Zapraszamy jutro wszystkich serdecznie do muzeum, właściwie przed muzeum, na Krainę Porcelanowego Mikołaja, tak nazwaliśmy tą imprezę. Mamy pewne utrudnienia, ponieważ rozpoczął się remont placu na Rozdrożu, w związku z tym ulica 1 Maja tuż przed muzeum jest zamknięta, ale jeżeli ktoś z Państwa będzie dojeżdżał samochodem, to parking przy ulicy Rycerskiej jest najbliżej, parking przy ulicy Kasztanowej również. To jest naprawdę kilka minut, można przejść z tych parkingów do nas, a na piechotę jak najbardziej da się dojść. Na pewno będą, jak widać, kiermasze. Będzie można kupić może jeszcze jakieś ostatnie prezenty i to takie ciekawe, bo będzie to rękodzieło. Na pewno będzie ciepła kawa, herbata, będą słodycze i będą warsztaty dla tych najmłodszych, ale też i dla trochę starszych. Na pewno będzie można spróbować swoich sił w pieczeniu świątecznych pierników. Na pewno będą warsztaty ceramiczne, będzie wykonywanie dekoracji świątecznych, łańcuch bombki i tak dalej. No i taką jeszcze dodatkową, a może główną atrakcją, którą chcemy jutro także włączyć w tą naszą imprezę, to będzie oficjalne uruchomienie nowej iluminacji budynku, w którym mieści się muzeum, czyli Pałacu Albertich.